Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Wolny wybór i jego konsekwencje to temat, który podejmujemy z profesor doktor habilitowany Marią Ryś, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, psychologiem rodziny. Witamy Pani profesor. Witam Ojca, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzimy, że Matka Boża Ludźmierska czuwa i patronuje naszej rozmowie, naszemu spotkaniu, naszej audycji. Witamy widzów Radia Maryja, widzów telewizji i słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Wolny wybór, jego konsekwencje. Pani profesor, problem ujmowania, rozumienia wolności, jak pani to rozumie, jakie jest pani doświadczenie z wolnością i pojmowaniem, rozumieniem wolności? Zacznijmy od tego, że problem wolności jest niezwykle złożony, że ujmowanie wolności tak naprawdę dotyczy, czy wolność ujmuje wiele nauk. Nie filozofia, ale także religia, nauki prawne, nauki psychologiczne, polityczne. Zawsze wolność wyboru, niezależnie od tego, kto tego wyboru dokonuje, bardzo mocno wiąże się z problematyką etyki, z problematyką moralności. Natomiast ja chciałabym spojrzeć na problematykę wolności wyboru z punktu widzenia psychologii, ponieważ jestem psychologiem i w takiej sytuacji wolność wyboru przede wszystkim rozważana jest w kontekście intencjonalności wyboru, w kontekście granic wyboru czy konsekwencji tego wyboru. I myślę, że o tym warto by porozmawiać. Czyli jakie są właśnie granice, ale przede wszystkim jakie są konsekwencje? Pani profesor, granice, konsekwencje brzmi bardzo konkretnie, bardzo znajomo, a intencjonalność na czym polega? A intencjonalność, bo właśnie jest to szczególnie ważny problem, intencjonalność wolności. Bardzo jest ważne to, czy dana wolność jest powiązana z jakimś systemem wartości, czy ta wolność służy afirmacji jakichś wartości, czy w swoim zamyśle, w intencji człowiek, który przyjmuje jakąś koncepcję wolności, to będzie ją używał po to, żeby podejmować działania, określone działania służące afirmacji wartości, czy też ta wolność wynika jedynie i tylko z irracjonalnych uczuć. I jest to zasadnicza różnica dotycząca także psychologicznego rozumienia właśnie wolności. Czyli spoglądamy na system wartości osoby i wtedy spoglądamy, jakie są granice, jakie są konsekwencje jej wyborów, czyli w określonym systemie wartości ona wybiera i tak rozumie wolność? Generalnie tak powinno być, że jest określony system wartości, nie tylko ważny dla tejże osoby, ale jest system wartości ważny dla społeczeństwa, dla narodu, dla państwa, w ogóle dla ludzkości. Ale bardzo często, z czym także spotykamy się dzisiaj, wolność jest ujmowana, można powiedzieć, jako wypaczenie tej wolności. I ona wynika tylko jedynie z jakichś irracjonalnych uczuć. I może tutaj przytoczę bardzo trafną, bardzo mocną definicję Benedykta XVI. To jest definicja wolności z 3 czerwca 2006 roku. Nieuniknionym rezultatem egoistycznej koncepcji wolności, bo z taką mamy do czynienia w tym drugim przypadku, jest przemoc, wzajemne niszczenie wolności, a nawet niszczenie życia. Czyli od tego, jak rozumiemy wolność, jak ujmujemy wolność, tak naprawdę pociąga to za sobą bardzo poważne konsekwencje.
Czy aby nie wtedy Ojciec Święty Benedykt XVI był w Polsce 3 czerwca? Ojciec Benedykt XVI to była homilia, którą wygłaszał w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. I właśnie wtedy mówił o tej egoistycznej koncepcji wolności i bardzo dobitnie powiedział, że nieuniknionym rezultatem tak rozumianej, tak ujmowanej, egoistycznej koncepcji wolności jest przemoc, wzajemne niszczenie wolności, ale także niszczenie życia. Wolny wybór, jego konsekwencje, problem ujmowania, rozumienia wolności, można powiedzieć, że to już za nami. Na wysokim C pani profesor skończyła, cytując definicję tej egoistycznej koncepcji wolności. Egoistycznej wolności. Tak, Benedykta XVI. Pani profesor, czy wolność może być ważniejsza od człowieka? Ponieważ wydaje się, że mamy teraz gloryfikację wolności, że jest człowiek, nad człowiekiem jest wolność, a nad wolnością już nie ma nic, ani nikogo. I znów wróćmy do ujmowania wolności. Wróćmy do bardzo trudnego przykładu ojca Maksymiliana Kolbe i do jego decyzji, którą podejmuje w Oświęcimiu, podejmując wolny w tym momencie wybór, że decyduje się oddać życie za drugiego człowieka. Z jednej strony na pewno wolność jest ogromną wartością, ale tylko jedynie wtedy, jeżeli to jest wolność budowana na prawdzie. Jeżeli to jest wolność budowana na kłamstwie, to na pewno w takiej sytuacji nie jest to wolność, która służy człowiekowi. I na pytanie, czy rzeczywiście wolność jest ważniejsza od człowieka, no znów zobaczmy. Są takie decyzje, które na przykład służą obronie ważniejszych wartości, bardzo ważnych wartości. I wtedy ta wolność, na przykład wolność ojczyzny, jest ważniejsza od człowieka. Ale z drugiej strony są takie decyzje, w której z całą pewnością człowiek, jego godność, człowiek, każdy człowiek wyznacza granice naszej wolności. Czyli problem jest niezwykle złożony, niezwykle trudny. I myślę, że bez powiązania wolności z prawdą, tak naprawdę człowiek może pójść w bardzo niewłaściwym kierunku. Prawda, dobro, piękno. Piękno. Tak, pani profesor, w koncepcję wolności, w naszą dzisiejszą rozmowę o wolnym wyborze i jego konsekwencjach dotknęła prawdy. No wiemy, że też prawda jest relatywizowana, dobro jest relatywizowane, piękno też okazuje się, że jest relatywizowane. Czasem brzydota określana jest jako piękno, zło jest nazywane dobrem, a kłamstwo prawdą. Zastanówmy się, pani profesor, nad tym, kto wyznacza granice wolności, bo wydaje się, że właśnie prawda, dobro i piękno. To są te granice, które powinny wyznaczać wolności pewne ramy, prawda? Ale no, odpowiedź do pani profesor należy. Że te granice wyznaczają właśnie te wartości prawda, dobro i piękno. Że nie możemy mówić o prawdziwej wolności, jeżeli nie uwzględnimy tych trzech wartości. Ja tutaj znów chciałabym zacytować Ojca Świętego, tym razem Jana Pawła II, który bardzo pięknie mówi o wolności. Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeśli nie mówi prawdy. Chrystus mówi, prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc dążeniem do wolności, ale przez prawdę.
To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy, bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. I to jest bardzo ważne określenie ram, w których się poruszamy. Człowiek jest wolny i w tym sensie takiego powszechnego rozumienia jest wolny także, aby mówić nieprawdę, ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. I te trzy zasadnicze wartości, prawda, dobro i piękno, właściwie rozumiane, byłyby tymi najważniejszymi kryteriami wyznaczającymi granice ludzkiej wolności. Panie profesor, dla niektórych habit, który przyodziałem, obuczony zostałem, też ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, dla niektórych jest ograniczeniem, dla mnie jest wyzwoleniem. Są tacy, którzy żyją na wolności, a są więźniami własnych namiętności lub bądź słabości, a są tacy, którzy są najbardziej wolni tej wolności, uczą się za kratami więzień, a zatem wolność wewnętrzna, wolność zewnętrzna, istnieje coś takiego? Wydaje mi się, że ten podział jest bardzo ważny, bo człowiek w największym zniewoleniu zewnętrznym może być całkowicie wolny wewnętrznie. I odwrotnie, może być człowiek, który pozornie jest wolny, a tak naprawdę jest zniewolony. Zniewolony przez opinie innych, zniewolony przez różnego typu ideologie, zniewolony przez chęć robienia kariery. Tych zniewoleń może być bardzo, bardzo dużo. Także takie rozróżnienia dotyczące wewnętrznej wolności są niezwykle ważne, zwłaszcza patrząc z punktu widzenia człowieka wiary. Człowiek, który jest człowiekiem wierzącym, to tak naprawdę jest człowiekiem zawsze wolnym. Wolnym powinien być wolnym od wszelkiego typu zniewoleń. I wydaje mi się, że tu warto też poruszyć problem wolności od właśnie od zniewoleń i wolności do, czy wolności ku. I to ta wolność ku, to jest ta droga, to jest ten cel. I tym celem jest właśnie afirmacja określonych wartości, ale mówiąc bardzo metaforycznie, myślę, że bardzo głęboko, tym takim najgłębszym celem jest szczęście. Szczęście rozumiane jako szczęście trwałe, nieprzelotne, nie namiastki szczęścia, ale to szczęście, które jest najbardziej trwałym szczęściem. I myślę, że to jest dążenie każdego człowieka do tego, aby być szczęśliwym. Pani profesor, być szczęśliwym dla wielu jest to szczęście rozumiane w tej rzeczywistości tylko szczęścia ziemskiego, osiągnięcia kariery, zdobycia popularności, zasadzenia drzewa, wybudowania domu, spłodzenia potomstwa, też posiadania. Natomiast nie wydaje się pani profesor na podstawie pani doświadczenia, wiedzy jako psychologa rodziny, że coraz częściej to ta świadomość szczęścia jest oderwana od naszego katolickiego pragnienia świętości? I tutaj pewnie rzeczywiście ojciec ma rację, że tak naprawdę z punktu widzenia człowieka, który jest człowiekiem wierzącym, nie można osiągnąć szczęścia bez, nie tylko bez dekalogu, ale bez ośmiu błogosławieństw. I one chyba by tak najpełniej wyznaczały tą drogę do szczęścia. Natomiast to, że one są gdzieś tak bardzo głęboko w tle, ale patrząc z drugiej strony, wydaje mi się, że to najgłębsze szczęście jest tak bardzo głęboko w sercu człowieka, że mimo, że ten świat próbuje przytłumić, zagłuszyć, to jednak tak naprawdę człowiek jest bardzo mocno
istotą bardzo mocno odczuwającą potrzebę najgłębszego i trwałego szczęścia. Niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. Pani profesor, wolny wybór, jego konsekwencje, intencjonalność wolności, granice, konsekwencje tej wolności. Zatrzymajmy się na chwileczkę nad tym, jak oceniać nie człowieka, ale jego decyzję, owoce jego decyzji, który ma swoją własną koncepcję wolności, nie tę koncepcję, która prowadzi do szczęścia, nie tę koncepcję, która jest określana i której granice wytycza prawda, dobro, piękno. Jak oceniać decyzje i jak spoglądać na te osoby, które mają własną koncepcję wolności i podejmując decyzje, korzystają z tego ogromnego daru wolności? Jak oceniać? To pytanie ja bym skierowała bardzo mocno do teologów. Natomiast powiem z punktu widzenia psychologii, że my, szczególnie w poradniach, spotykamy się z konsekwencjami wyborów, które były podejmowane właśnie pod wpływem irracjonalnych uczuć i które tak naprawdę są, mówiąc językiem nauki, metadecyzjami, czyli takimi decyzjami, których wybór trwa przez całe życie. Wspomniał ojciec o wyborze własnego habitu. To jest metadecyzja. To jest decyzja, której konsekwencje są przez całe życie człowieka. I wydaje mi się, że warto by porozmawiać w takim kontekście konsekwencji tych ostatnich wydarzeń, szczególnie dlatego, że ja jako psycholog przez lata, teraz już nie pracuję w poradni, ale pracowałam w poradni i właśnie jako psycholog najbardziej stykałam się z konsekwencjami wyborów. Wyborów, które były metadecyzjami, czyli decyzjami trwającymi, których konsekwencje trwają już na całe życie, a z których trwałości człowiek zupełnie nie zdawał sobie sprawy. Może ja zacznę od takiej metafory, że bardzo często osoby przychodzące do poradni, mam na myśli zwłaszcza kobiety, które zdecydowały się na pozbawienie życia własnego dziecka, bardzo często te osoby oczekiwały, że w psychoterapii znajdę jakąś gumkę, to taka metafora, i że tą gumką wymarzy się wszystkie konsekwencje. Od razu, mimo że rozmawiamy na antenie telewizji katolickiej, powiem, że te problemy dotyczyły nie tylko kobiet wierzących. Te problemy dotyczyły kobiet niezależnie od światopoglądu, niezależnie od wyznania, czyli tak naprawdę dramat, który dotyczył pozornie wolnego wyboru. To był dramat, który był dramatem niezwiązanym z światopoglądem, z religią, po prostu wynikał z natury człowieka. To pewnie wszystkim Państwu znane powiedzenie, że Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, a natura nigdy. I chyba o tym się dzisiaj zbyt mało mówi. I mówiąc o wolnym wyborze i o jego konsekwencjach, ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tych metadecyzjach, z których człowiek nie miał świadomości, że to będzie decyzja na całe życie. No, pani profesor, przed programem otrzymałem pytanie, herbata czy woda? Wybrałem wodę. To jest taka decyzja, że tak powiem, prozaiczna, ale pani profesor prowadzi nas już na metadecyzje, decyzje, które są decyzjami kluczowymi w naszym życiu i od nich zależy to, kim będziemy, jak poprowadzimy nasze życie. Bardzo gorąco dziękuję. Chociaż chciałbym zapytać z punktu widzenia psychologii,
Wolność a religia, wolność a wiara. Pani profesor dotknęła tego tematu, że wiele osób, które podjęło decyzję zabicia swojego dziecka, dokonania aborcji, niezależnie od wiary, niezależnie od pobożności, od przynależności religijnej, dotykało tych samych problemów, czyli skutki były zupełnie podobne, a zatem no, automatycznie wręcz nasuwa się pytanie i proszę o odpowiedź, wiara a religia, wiara a pobożność, wiara, wolność, przepraszam, wolność a religia, wolność a wiara, wolność a pobożność. Zacznę od tego, że przez lata nam, psychologom, szczególnie pani doktor Półtawskiej, kiedy rozpoczęła taki cykl spotkań dotyczący skutków przerywania ciąży, zarzucano, że te skutki dotyczą tylko jedynie osób wierzących. I muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest rozróżnienie dwóch zupełnie odrębnych zespołów zaburzeń. Mówimy o zespole PAD i o zespole PAS. PAD to jest post-abortion distress, rozpacz. I tu rzeczywiście ta rozpacz dotyczy kobiet wierzących, kobiet, które zostały zmuszone przez kogoś, bardzo często zmuszone chociażby przez brak pomocy, przez brak opieki, przez to, że ojciec dziecka nie zaakceptował tego dziecka. Zespół PAD zdecydowanie częściej występuje u kobiet wierzących. To jest pozaaborcyjna rozpacz i patrząc z punktu widzenia psychologii, jeden i drugi zespół, PAS i PAD, to są zespoły posttraumatyczne. Czyli takie, które występują po przeżytej traumie. Natomiast ponieważ zespół PAD to jest świadomie przeżywana rozpacz, zdecydowanie częściej dotyczy kobiet wierzących i szczególnie dotyczy kobiet o dużej wrażliwości moralnej. Występuje często zaraz po tak zwanym zabiegu aborcji, czasem trochę później, ale generalnie jest tak, że zaczyna się najpóźniej do pół roku po pozbawieniu życia dziecka. W formie ostrej, i tutaj badania są zgodne z różnych krajów, występuje u 17% kobiet, w formie łagodniejszej u 30% kobiet. Wygląda to tak i z takimi przypadkami najczęściej się spotykała, że kobieta dałaby sobie życie odebrać, żeby przywrócić życie dziecku. Wygląda to tak, że kobieta, która zdecydowała się na pozbawienie życia własnego dziecka, ze względu na wielką miłość do ojca dziecka, który powiedział, jeżeli coś z tym fantem nie zrobisz, to nie chcę cię znać. Tak naprawdę te kobiety, wracając do domu, stwierdzały, jest mi to człowiek zupełnie obcy, z nim mnie nic nie wiąże. Ta ostra faza, często ten zespół trwa tak mniej więcej około roku. I tak jak już podkreślałam i to, co jest bardzo ważne we wszystkich tych analizach pani doktor Półtawskiej, ten zespół rzeczywiście dotyczy kobiet wierzących. Natomiast ten drugi zespół, o którym chciałabym państwu powiedzieć, to jest zespół, o którym właśnie powiedziałam, że występuje niezależnie od wiary, niezależnie od światopoglądu, niezależnie od postaw moralnych, jest to, zaczynają się w organizmie kobiety przemiany hormonalne. I te przemiany hormonalne zostają gwałtownie przerwane. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy te zmiany hormonalne zostają przerwane w sposób jakby naturalny, czyli w przypadku poronienia dziecka, jak bardzo organizm kobiety często cierpi. A co dopiero, kiedy te zmiany zostają przerwane w wyniku tak zwanej terminacji. Okazało się, że wiele osób dzisiaj nie wie, że tym to słowem zastąpiono słowo aborcja, która już się negatywnie kojarzy. I
zaczęły się w organizmie kobiety zmiany hormonalne. Ja po raz pierwszy ze zespołem PAS spotkałam się wtedy, kiedy w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych powstało pierwsze Stowarzyszenie Kobiet Skrzywdzonych przez Aborcję. I to było stowarzyszenie, które zrzeszało kobiety właśnie niezależnie od wiary, od wyznania, światopoglądu. I zdecydowana większość tych kobiet stwierdzała, że przez 5, czasem 10 lat, czasem nawet i dłużej, nie odczuwały żadnych przykrych konsekwencji. Natomiast później zaczęły się takie objawy charakterystyczne dla tego syndromu PAS. Mianowicie najsilniejszym, który chyba mocno psychiatrom zaciera obraz, że to jest zespół PAS, postaborcyjny syndrom, to jest depresja. Często ta depresja jest wręcz definiowana, ponieważ jest to zespół, który najczęściej występuje w okresie przekwitania, jako depresja okresu przekwitania. Bardzo często także pojawiają się tendencje samobójcze. Bardzo często pojawiają się próby samobójcze. W ogóle takie objawy, które dotyczą tych kobiet, są dla nich niezwykle bolesne. Ponieważ ten zespół może mieć charakter psychotyczny, to znaczy mogą występować i urojenia, i omamy. Pamiętam kobiety, które widziały te dzieci, pamiętam kobiety, które słyszały te dzieci, czyli normalnie występowały objawy psychotyczne u tych kobiet. Bardzo często na przykład urojenia prześladowcze, które wyraźnie wiązały się z aborcją. Pamiętam kobietę, która dokonała 7 aborcji, ona widziała te wszystkie 7 dzieci. Ona krzyczała, znów przyszłyście znęcać się nade mną, liczyła je, jesteście wszystkie. Czyli jest to zespół, który może mieć charakter objawów psychotycznych. I myślę, że jednym z najtrudniejszych pytań, na które ja usiłuję sobie odpowiedzieć od dawien dawna, jak często on występuje? Jak często on występuje? Zbierałam dane z różnych krajów i tutaj dane są tak bardzo rozbieżne. Niektórzy mówią, że występuje w niektórych krajach, że u 9% kobiet, a inne dane mówią, że aż o 50%, tylko że one nie zostały zdiagnozowane, nie powiązano tych objawów, które wystąpiły z dokonaną kiedyś aborcją. Problem jest niezwykle trudny i myślę, że ze względów uwarunkowań politycznych, ze względu na bardzo wielką agresję, wręcz nieprawdopodobną i zaskakującą agresję środowisk lewicowych, które w tej chwili no, zachowują się w sposób uniemożliwiając jakąkolwiek dyskusję, to przeprowadzenie takich rzetelnych badań no, nie byłoby w tej chwili możliwe, a bardzo by się one przydały. Jak często występują zaburzenia posttraumatyczne po kiedyś przerwaniu ciąży? Może jeszcze powiem, że znałam osoby, u których te zaburzenia posttraumatyczne trwały aż do śmierci. Miały lat 70, 80 i na przykład trafiły do poradni, mówiąc, wie pani, nie było jednego dnia w moim życiu, żeby ja nie myślała o tym dziecku. I jeszcze raz powiem, że bardzo często to były osoby, które oczekiwały właśnie jakiejś gumki terapeutycznej, że ja pozwolę im wymazać to doświadczenie z życia. Takiej gumki terapeutycznej nie ma i muszę powiedzieć, że to już tak, myślę, że jeszcze do tego problemu wrócimy, że matką tego dziecka będziesz zawsze. Byłaś matką, która z różnych względów była matką przeżywającą tragedię, pozbawienie życia własnego dziecka. Proces terapii to jest proces uzdrowienia tego macierzyństwa. Czyli byłaś matką dziecka, które zostało pozbawione życia. Będziesz matką tego dziecka,
psycholog pomaga tej kobiecie odbudować więź z tym dzieckiem, pojednać się i cały proces terapii to jest proces, który jest oparty o przebaczenie. Bardzo trudny problem, ogromnie trudny problem. Pani profesor, doktor habilitowany Maria Ryś, psycholog rodziny, wolny wybór, jego konsekwencje. Dziękuję pani profesor za te skutki tragicznych metadecyzji, zwłaszcza jeżeli chodzi o pozbawienie życia dziecka poczętego. Dziękuję za przypomnienie, że terminacja to jest to samo co aborcja, czyli morderstwo dziecka. To, o czym pani mówiła, wydaje się, oprócz tych konsekwencji, że zabija się dziecko, zabija się osobę pod serce matki, to jest takie oszustwo kobiety z opóźnionym zapłonem, moglibyśmy tak powiedzieć, że potem dopiero po jakimś czasie przychodzi to takie opamiętanie, z drugiej strony można powiedzieć, że natura upomina się o swoje prawa i zaczyna je nazywać po imieniu, ale przepraszam, że to powiem i to powiem właśnie w taki sposób, że dotyka pani profesor problemów, które wydaje się, że przeminęły, ponieważ ciąża niechciana, ciąża niespodziewana, wstyd, brak akceptacji ze strony rodziny to takie czasy, którymi aborcje się usprawiedliwiało dawniej. Teraz mamy wielkie hasło wady letalne, prawda? I słyszymy często, że ktoś z powodu wad letalnych zabił 7-8 dzieci, aż w końcu doczekał się zdrowego i przeżywał ogromną traumę przez te 7 zabójstw, 7 morderstw, oczywiście nie tak nazywanych, na tej drodze do szczęścia, do upragnionego, zdrowego dziecka. I prosiłbym panią profesor o ustosunkowanie się, czy wady letalne usprawiedliwiają w jakiś sposób, pani zdaniem, ten metawybór, który jest wyborem tyczącym się zabójstwa dziecka, dokonania aborcji, terminacji? Powiem z punktu widzenia człowieka wiary, nigdy. Ale ja to studentom tłumaczę tak. Zawieźmy na chwilę problematykę wiary i problematykę moralności. Zawieźmy na chwilę. Dla takich czysto zimnych rozważań. I na jednej szali połóżmy decyzję dotyczącą pozbawienia życia dziecka z wadami letalnymi, a na drugiej szali połóżmy decyzję urodzenia tego dziecka. Do tego problemu jeszcze myślę, że bardzo warto wrócić, z wadami letalnymi. Wady letalne to są takie, które powodują śmierć dziecka albo w czasie porodu, albo zaraz przed porodem, albo niedługo po urodzeniu. Jeżeli by rzeczywiście, to znaczy powiem, że w bardzo wielu przypadkach kobiety, które zgłaszały się z zespołami postaborcyjnymi, to były kobiety, które tłumaczyły się właśnie tymi wadami letalnymi. Czyli nie dość, że pozbawiamy życia dziecka nienarodzonego, to jeszcze ryzykujemy, i to bardzo mocno ryzykujemy, bardzo poważne zaburzenia u kobiety. A teraz wróćmy do problemu wiary, bo to jest problem niezwykle ważny. Otóż powiem, jak widać, Matkę Bożą Ludźmierską. Ja pochodzę z gór. Mieliśmy przyuroczą babcię. I ja kiedyś naszą babcię zapytałam: babciu, są dzieci, które są tak bardzo upośledzone, są dzieci, które są tak ciężko chore, jaki jest sens życia tego dziecka? A moja babcia, nasza babcia, odpowiedziała w taki prosty sposób, który ja zapamiętałam na całe życie. Babcia narysowała wielkie kółko. W tym wielkim kółku narysowała małą kropkę i powiedziała: dziecko, ta mała kropka to jest to, co do ludzkiego istnienia dodają ludzie. Zobacz, jakie to ma znaczenie. Czy ktoś jest chory, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest piękny, czy jest kaleki. Tak naprawdę od Pana Boga dostaje każdy człowiek. Także to dziecko nienarodzone, także to dziecko narodzone dostaje wielki dar, życie nieśmiertelne. I ten dar, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia wiary, to tysiące, miliony razy przewyższa to krótkie istnienie tutaj,
To pozwoliło mi jako dziecku zrozumieć przeogromny dar życia, że czy to będzie dziecko z wadami letalnymi, czy to będzie dziecko upośledzone umysłowo, czy to będzie dziecko, które ma jakiekolwiek inne choroby, to jego wartość i znaczenie z punktu widzenia człowieka wiary jest przeogromna. Każdego człowieka, nawet chorego, słabego, niepełnosprawnego, to jest przeogromna wartość. I może jeszcze jedno, coś, co pokutuje chyba bardzo mocno w naszym społeczeństwie, a co koniecznie trzeba wyjaśnić, ale to koniecznie trzeba wyjaśnić. Pojawiają się informacje i tutaj no, te informacje są całkowicie nieprawdziwe, wręcz powiedziałabym świadomie manipulowane, że dziecko z wadami letalnymi przed narodzeniem cierpi. Natomiast my skracamy mu to cierpienie, absolutnie jest nieprawdą. Ja tutaj powołam się na wypowiedzi pana profesora Dangela z hospicjum perinatalnego, że jest dokładnie odwrotnie. Dziecko w procesie aborcji bardzo cierpi. To jest najbardziej nieludzkie cierpienie, na które skazujemy człowieka. Natomiast dziecko, które rodzi, zwane. To jest dziecko, które ma zapewnioną pełną opiekę w hospicjum perinatalnym. Lekarze robią wszystko, żeby to dziecko jak najmniej cierpiało. Ale co jest ogromnie ważne, z psychologicznego punktu widzenia to jest najważniejsze, z psychologicznego. Przygotowanie do śmierci dziecka. Przeżycie godne śmierci dziecka i przeżycie żałoby. Hospicja perinatalne mają specjalistów, którzy pomagają danej osobie, całej rodzinie godnie pożegnać człowieka. Jeśli to jest rodzina wierząca, w hospicjach perinatalnych jest także ksiądz, który pomaga spojrzeć z punktu widzenia ducha. To jest rozstanie z tym dzieckiem tylko na jakiś czas. I wydaje mi się, że to, co jest ważnym problemem współczesnego świata, udawanie, że nie ma śmierci, udawanie, że my tutaj będziemy zawsze, jak szybko to nasze życie przemija. Tak jak to, co ksiądz Twardowski mówił, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Mam wiele takich doświadczeń rodziców, którzy dziękowali za każdą godzinę życia dziecka z wadami letalnymi. Stwierdzili, że to były jedne z najpiękniejszych chwil. I to byli rodzice, którzy godnie pożegnali człowieka jako człowieka. I może jeszcze to jedno bardzo warto podkreślić, że nasz stosunek do dzieci nienarodzonych, nasz stosunek będzie bardzo mocno odzwierciedleniem naszego człowieczeństwa. Ja może jeszcze, jeśli ojciec pozwoli. Pozwalam pani profesor, zaprosimy naszych radiosłuchaczy i telewidzów. Telefony do studia telewizyjnego 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy sieci telefonicznej w naszej rodzinie i 48 56 657 0013 lub 0014. Prosimy pani profesor. No właśnie, czekając na te telefony, opowiem o wydarzeniu, o którym nieraz już opowiadałam na różnych sympozjach, spotkaniach, które osobiście bardzo przeżyłam. Otóż byliśmy u ojca Pio w San Giovanni Rotondo i ojciec, który nas oprowadzał po sanktuarium, przy konfesjonale ojca Pio powiedział, że tu spowiadała się kobieta z grzechu aborcji. I ta kobieta miała wizję i tą samą wizję miał ojciec Pio. Ta kobieta nagle krzyknęła: ojcze Pio, ja widzę papieża. A ojciec Pio powiedział: ja widzę go także. On wychodzi z Bazyliki Świętego Piotra, ja też go widzę, powiedział ojciec Pio. Ale ten papież jest podobny do mnie. I wtedy ojciec Pio powiedział do tej kobiety: w planach Bożych ten twój syn miał być papieżem.
No muszę powiedzieć, że dla mnie to było niesamowite przeżycie, bo ja po raz pierwszy wtedy uświadomiłam sobie, że Pan Bóg miał plany dotyczące tych ludzi, których my pozbawiliśmy życia jako ludzkość. My jako ci, którzy no, jesteśmy powołani do budowania cywilizacji miłości, a teraz bardzo mocno świat skręca w kierunku cywilizacji śmierci. I no, zachęcając Państwa do głosu, do telefonu, chciałabym zachęcić do tego, żeby podjąć bardzo stanowcze i konsekwentne działania budowania cywilizacji miłości. Budowania cywilizacji miłości. Musimy zrobić wszystko, żeby odwrócić ten trend cywilizacji śmierci. Bardzo wiele, ile to ojcze, chyba 110 organizacji z całego kraju podpisało solidarność z Polską w obronie życia, każdego życia, dzieci nienarodzonych. Świat patrzy na Polskę, świat patrzy na Polskę. I mimo, że te ruchy, które walczą z godnością człowieka, które no, poprzez pozbawienie statusu człowieczeństwa, człowieka nienarodzonego, i mimo, że są bardzo hałaśliwe, że są bardzo agresywne, to jednak dobro zwycięży. Miłość zwycięży, prawda zwycięży. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby jej stanowczo, zdecydowanie bronić. Bardzo gorąco dziękujemy. Wolny wybór i jego konsekwencje. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Andrzej z Krakowa. Prosimy, panie Andrzeju. No, niejako pani profesor w tej chwili ubiegła część mojej wypowiedzi, część mojego pytania. Właśnie tutaj rola spowiedników jest dla szczególnie osób wierzących lub te, które może jeszcze twierdzą, że są niewierzącymi, ale będą szukały jakiejś opoki, jakiejś ostoi swojego ducha właśnie w Kościele. To rola spowiedników jest tutaj fundamentalna. Fundamentalna. Czasami może zdarzyć się, że osoba spowiadająca się nie wyartykułuje swojego grzechu, swoich czynów w sposób jasny i klarowny. I dlatego też no, tutaj zaczynam dostrzegać no, niesamowicie trudną, bardzo trudną rolę spowiedników. Dziękujemy panie Andrzeju za to upomnienie się o dobrych spowiedników i też o naszą formację, tę, która jest formacją związaną z dobrym przygotowaniem się do spowiedzi, z naszą świadomością, czym jest spowiedź, rachunek sumienia i dobre przygotowanie, żal i wyznanie tych grzechów, szczere, uczciwe. Także gorąco panu dziękuję. Prosimy kolejny telefon. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Mam na imię Boże. Małgorzata, dzwonię z Prosimy. Warszawy. Po prostu no, może tak włączy się do dyskusji, ponieważ pracuję w szkole integracyjnej, gdzie mamy no, dzieci autystyczne z zespołem Downa, też dzieci zdrowe, ale co jest takim bolączką tego świata, to jest to, że mentalność kobiet już została tak zmieniona, że nauczyciele, którzy praktycznie pracują jako nauczyciele, wspierający, terapeuci i tak dalej, prawda? Oni są za tą aborcją, tak? Jednocześnie niby wspierają te dzieci, mają po prostu pieniążki z nich, bo za każdym chorym dzieckiem dana szkoła no, dostaje duże subwencje. My mamy dużo więcej zajęć do zaoferowania niż w takiej szkole. Ale co ciekawe jest, panie, przychodzą, jak są protesty na czarno, prawda? Ostatnio miałam taką sytuację, że tak zwana pomoc zerówki, tak, bo zerówki uczęszczają do szkoły, no, była na zajęciach w masce z tą błyskawicą i ja wyraziłam swój sprzeciw, tak? Też powołując się na Ministerstwo Edukacji, po czym mój przełożony, jedna z moich przełożonych, no nie główna, ale pani wicedyrektor, powiedziała, że mamy prawo wyrażać swoje poglądy, ale po prostu moje poglądy jako nauczyciela prowadzącego zajęcia z tymi dziećmi, prawda, czy to są zdrowe dzieci, czy chore, się nie liczą. Także
kiedykolwiek powiem swoje zdanie, że ja mam inne zdanie na temat aborcji, że jestem przeciwna, to od razu po prostu spotykam się z bardzo dużym, dużą agresją. Praktycznie nie wolno mieć innego zdania niż popierać aborcję. I tak naprawdę, i tak jak patrzę na to wszystko i tak jak pracuję się w szkole, prawda, bo w szkole się głównie są kobiety. Jest to trzecia państwowa szkoła jakby w mojej karierze zawodowej. Wcześniej pracowałam w prywatnych instytucjach i powiem szczerze, nie za ciekawie jest. Chociaż no, to były dobre placówki pod względem wyników czy jakichś innych rzeczy, ale po prostu myślę, że to jest problem, jak dzisiaj mentalność kobiet jest zmieniona. I ja tutaj chciałabym podziękować pani za tą właśnie, bo ja wiem, że ten syndrom poaborcyjny jest i tak dalej, to o tym czytałam, uczyłam się też i ktoś, kto w ogóle no, gdzieś tam się kształci, nawet nie musi się kształcić formalnie studiując, ale uczy się czytając różne artykuły i tak dalej, to wiem, że to jest, prawda? Kiedy ja mówię, że są takie konsekwencje, no to oczywiście jest wielkie wyparcie. Jeśli chodzi o Boga, no to nie można w ogóle użyć takiego argumentu. Także ja widząc to wszystko, no to nie mam takiego, no wiadomo, że to dobro zwycięży, ale ile będzie ofiar jeszcze tych dzieci, ile będzie ofiar w kobietach, no to będą ogromne liczby. Ja tylko mogę się podzielić taką po prostu myślą, którą nam przekazała tutaj w Warszawie Mary Wagner, kiedy tutaj była, to powiedziała, że w ogóle ten problem aborcji, jeśli chodzi o Kanadę, to pojawił się wtedy, kiedy katolicy przestali adorować Najświętszy Sakrament. Kiedy po prostu, tak ona powiedziała, że mniej więcej to tak było, że ten katolicyzm przechodził taką inną, jakąś inną formę. Tam też była kwestia też Stanów Zjednoczonych, który duży nacisk na tą Kanadę, bo po prostu nałożyli nacisk, tak? Ale powiedziała tak, i ona się tutaj też u nas na Żoliborzu modliła przy grobie księdza Jerzego, to powiedziała, że nie mamy szans walki z aborcją bez adoracji, tak? I tak naprawdę, jak teraz patrzę na tą całą walkę z tą aborcją, bo ja też na przykład też zbieram, nawet w szkole narażając się podpisy, żeby tej aborcji nie było i tak dalej. Tutaj to orzeczenie tego trybunału, prawda? Tak jakby mam wrażenie, że wszystko jakby zostało zaprzepaszczone, ale może to jest tak, że przy takim, no w sumie dużym zmobilizowaniu się społeczeństwa nie mamy szans bez modlitwy, bez adoracji Najświętszego Sakramentu. Też na przykład miałam kolegów, którzy tam gdzieś w polityce tutaj działali i tak dalej, no tak, przeciwko tej aborcji i tak dalej. Ale ja się pytam, ile dzieci adoptowałeś duchowo? Ile razy się modliłeś za te dzieci w ogóle, tak? I tak myślę, jak ja patrzę tutaj, to, bo mieszkam na Żoliborzu. Żoliborz faktycznie zmienia się w slumsy tak naprawdę dzisiaj. Mieliśmy tutaj pięknie wyremontowane w ogóle kamienice, wszystko. Teraz wszędzie są napisy, piekło kobiet i tak dalej. Coraz więcej tego jest. Czasami to strach wyjść na ulicę, bo wszędzie po prostu te plakaty i tak dalej, niszczą nam kościoły. My nie możemy nic powiedzieć, my nie mamy żadnych praw, prawda? Ja w pracy nie mogę jako nauczyciel, chociaż mi karta to nauczyciela gwarantuje, że ja mam prawo po prostu, nawet obowiązek przestrzegania, żeby przestrzegać konstytucję i w ogóle prawa dziecka. Ktoś mi wchodzi na zajęcia, mój przełożony w ogóle tak reaguje tak jak reaguje, no bo też popiera tą aborcję. I tak no jestem przerażona tak naprawdę, bo... Dziękujemy pani Małgorzato, gratulujemy postawy, oddamy głos pani profesor. Dziękujemy, z Panem Bogiem. I prosimy pani profesor Maria Rysiu. Jak także spojrzę z punktu widzenia człowieka wierzącego. Przeczytałam takie zdanie kardynała Wyszyńskiego, że tym, co najbardziej nas wstrzymuje od pozytywnych działań, jest zniechęcenie.
Czasem nasze pojedyncze działania, świadectwo jednego człowieka, nie wiemy, kiedy zaprocentuje. Ja w ogóle bardzo dziękuję za tą pani wypowiedź. No myślę, że na tym filmie, który pewnie wszyscy oglądaliśmy, dotyczącym no, zabijania dzieci nienarodzonych i tak zwanej bezpiecznej aborcji, najsilniejsze oddziaływanie to było oddziaływanie przez modlitwę. Ponieważ jest to walka ducha. Walka, która jest walką dobra ze złem. I tak naprawdę sami nie zwyciężymy, ale nie jesteśmy sami. Więc to, co powinno nas cechować, to przede wszystkim wielka wiara, wielka nadzieja, wielka miłość do każdego człowieka. I może jeszcze jedno powiem, tak w nawiązaniu do wypowiedzi pana o tej spowiedzi. Ja w poradni nie spotkałam bardziej cierpiącego człowieka, jak człowiek, który cierpiał po aborcji. To dotyczyło nie tylko, to dotyczyło także mężczyzn. Mężczyźni oczywiście nie mieli zespołu PAS, tylko mieli zespół PAD ogromnej rozpaczy. I to, co jest niezwykle ważne, w rodzinach, w których ta aborcja się dokonała, dzieci przychodziły do mnie, dzieci, dorosłe dzieci, i mówiły, całe życie się zastanawiałam, dlaczego w mojej rodzinie było tak zimno. Dlaczego w mojej rodzinie było tak zimno? I tym paniom nauczycielkom, tym osobom, które poszły na marsz, tu akurat też myślę o członkach jednego, paniach, członkiniach jednego chóru, które poszły na ten marsz. O pani, która prowadzi harcerstwo, która poszła na ten marsz. Wydaje mi się, że te udziały tak naprawdę są pod wpływem bardzo krótkich i płytkich emocji. Bo gdyby tak człowiek włączył perspektywiczne myślenie, no dobrze, ja wracam z tego marszu, będę sama ze sobą, ja muszę spojrzeć w lustro. Co chcemy przekazać przyszłym pokoleniom? Jakie wartości chcemy przekazać przyszłym pokoleniom? O co wy tak naprawdę walczycie? To pytanie zadane nie tej bardzo agresywnej masie, ale zadane każdemu człowiekowi pojedynczo. O co tak naprawdę walczysz? Co chciałeś, co chciałabyś osiągnąć? I muszę powiedzieć, że dla mnie na przykład żenujący argument mam prawo do własnego ciała. To, że z punktu widzenia naukowego to nie jest jej ciało, ale jakiś mężczyzna ostatnio mnie zapytał, zaraz, ale w ciele tego dziecka jest także fragment mojego ciała. A czy ja nie mam prawa do ciała tego dziecka? A gdzie są ojcowie? Ja bym bardzo zachęcała ojców i to, co pani powiedziała, do wielkiej modlitwy, do stanięcia w wielkiej adoracji przebłagalnej o zmianę naszej ludzkiej mentalności, o zmianę tej mentalności, która jest mentalnością przeciwko życiu. Ja w ogóle się zastanawiam, jak w całej tej sytuacji czują się osoby niepełnosprawne, jak czują się dzieci niepełnosprawne. I wychowawcy, nauczyciele, członkowie harcerstwa decydują się na to, żeby popierać eliminowanie słabszych, chorych. Jakim to wartościom służy? Jak wy spojrzycie w oczy tym dzieciom? Jak spojrzycie w oczy przyszłym pokoleniom? Co chcecie im przekazać? Wydaje mi się, że naprawdę mamy bardzo ważny moment, żeby stanąć na straży mocno cywilizacji życia, cywilizacji miłości. I tu się całkowicie z panią zgadzam, nie zbudujemy tego sami. Potrzebujemy ogromnych sił psychicznych, potrzebujemy bardzo wielkiego wsparcia z nieba. Gorąco serdecznie dziękujemy. No tak, gdy kobiety krzyczą, że mają prawo do swojego ciała, mężczyźni powinni krzyczeć, mamy prawo do swojego plemnika, bo bez tego nie ma szans na powstanie życia, a Pan Bóg z nieba krzyczy, a ja mam prawo do tego świętego daru przekazywania życia, którym obdarzyłem mężczyznę i kobietę. Tak więc
tutaj Pan Bóg też krzyczy i o Jego głos należy się upominać, za co Pani Profesor bardzo gorąco serdecznie dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Maria zawsze dziewica. Dzwonił do Strumieszowskiego. Kilka tygodni temu dodzwoniłem się, właśnie był też podobny temat o aborcji. No i ja dużo dostałem po tamtym telefonie, po tamtym programie, dużo dostałem telefonów i przyjeżdżali do mnie ludzie z dość daleka. No zaczyna mnie zapychać, ale powiem szczerze, przeciwnikiem aborcji jestem, tak jak byłem w tamtym programie. I przeżyłem to. Mam w tej chwili syna 40-kilkuletniego, który urodził się z epilepsją, bo to była bliźniacza. I przeżyłem tą gehennę, że tak powiem, jakby wychowanie tego dziecka niepełnosprawnego. Daliśmy sobie radę. To był 75 rok. No, za tych zaproszeniem komuny, ale też pomoc była. Dostawaliśmy zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, te przysłowiowe wyprawki, te beciki, pieluszki, te trowy, bo to kiedyś tragedia była z tymi pieluszkami, miałem bliźniaczu poród. Ale mnie chodzi o inny temat. Chodzi o inne sprawy. Jest pomoc państwowa, jest. Ale dosłownie muszą być specjalne ustawy, jakieś uchwały, paragrafy na pomoc dla takich rodziców, dla takich dzieci niepełnosprawnych. Jest te 500+, jest tam jakieś inne te plusy. Przychodzą do mnie ludzie, i pielęgniarka pewna mówiła, która tam koleżanku jest mojej żony na emeryturze. Mój Bogdan mówi, co te 500+, mam się trafi jakieś niemowlę, bo ona pracowała na oddzielnym, no, Wrocków, mówi, ze przeproszeniem tak łagodnie z biegunką, ona to inaczej objęła. To te 500 zł na same pampersy na miesiąc mało. No ale zmieniajmy temat. Muszą być ustawy, uchwały. Ja, że tak powiem, przeżyty, mam blisko 70 lat, za Stalina urodzony, tę całą, że tak powiem, demokrację, komunizm, socjalizm przeżyłem. Wiem, jak to wygląda, znam lekarzy, bo jak kiedyś powiedziałem w tamtym programie, tam troszkę dorabiam, to konserwacją broni, to tego przychodzą i lekarze, i profesorowie, i policjanci. Różne tematy poruszamy. I nie ma dokładnej ustawy, uchwały, żeby dać 100% pomoc dla rodziny. Bo państwo wychowuje też. Szkoła, kościół, ale podstawą wychowania to jest rodzic. Powiedziałem, przeszedłem to. Musi być konkretna ustawa na to. Bo nie ma konkretnej. Jest, dużo się mówi, słucham teraz na emeryturze, jestem, mam czas, telewizję trwam, Radio Maryja i inne programy młodzieżowe, ale nie ma konkretnie. Nie daj Bóg, bo aborcja była, że tak powiem, jak mi powiedziała kuzyn, rodzinka z Niemiec, jest i będzie. Tylko nie daj Bóg, jak ta aborcja zejdzie do podziemia. My Polacy potrafimy w podziemiu. Zakaz alkoholu po 13, jakieś tam myliny, jakieś tam inne sprawy, no może troszkę za głośno to mówi i zaczyna mnie dławić, bo też przeżyłem te ciężkie te sprawy. I musi być większa pomoc państwa. Są te ośrodki pomocy, są te przedszkola, są tam jakieś te inne sprawy, które ta pomoc dla dzieci, ale to musi być konkretna ustawa na lata. Nie zmieni się ustrój, zmieni się rząd do władzy, dojdzie komunizm, socjalizm, inni i oni coś zmienią, coś zawsze wymyślą innego. Tu musi być, bo ja tak prosty chłop jestem, tylko zawodowym wykształceniu, ale dużo dyskutujemy na różne te tematy i to wszystko, nie daj Bóg, my wybraliśmy was, jak to się mówi, włodarze, pracujcie nad tą ustawą. My jesteśmy prości ludzie. Panie Bogdanie, dziękujemy. Oddamy tutaj głos pani profesor, bo gdyby był polityk, to byśmy tutaj może bardziej... Natomiast ja bym bardzo gorąco poparła głos pana, jeśli chodzi o rozszerzenie pomocy. Powinno być zdecydowanie więcej hospicjów perinatalnych. Ale nie myślę tylko o takiej pomocy państwa. Myślę, i to bardzo mocno, apelowałabym do wszystkich o pomoc kobietom, matkom, które spodziewają się dziecka z wadami letalnymi. Przede wszystkim ich największe marzenie jest, aby to dziecko było traktowane jako dziecko. Bardzo często spotykają się z tym, że to zlepek komórek, a co to jest? I tak, to jest ich dziecko, bardzo często oczekiwane i kochane. Żeby te kobiety spotkały, były traktowane tak naturalnie, tak po ludzku, żeby miały wsparcie. Tego wsparcia bardzo często im brakuje. O ile dzisiaj bardzo często to wsparcie już dotyczy, mam na myśli wsparcie społeczne, wsparcie rodziny, kobiet oczekujących dziecka, to jeszcze czeka nas ogromna praca dotycząca wsparcia, bardzo mocnego wsparcia kobiet, matek oczekujących na urodziny dziecka z wadami letalnymi.
bardzo ważne zadanie. Czyli w tym budowaniu cywilizacji miłości prawo jest ważne i to pan podkreślił, jest bardzo ważne. Powiedział pan, że aborcja była, jest i będzie. Po pierwsze, była bardzo mocno promowana przez komunizm. Ja tutaj już historycznie nie będę nawiązywać, ale ja głęboko wierzę, że nie będzie. Głęboko wierzę, że nie będzie, że ludzkość ocknie się i że ludzkość zobaczy, że no, nie tylko to zdanie Jana Pawła II, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, ale że każdy człowiek, który ceni wartości życia, że także zobaczy, że jest to bardzo, bardzo ważna postawa każdego człowieka, niezależnie od wiary, niezależnie od światopoglądu, niezależnie od wyznania. Wszyscy powinniśmy się zjednoczyć w obronie życia każdego człowieka. Panie profesor, wolny wybór i jego konsekwencje. Bardzo wiele mówimy o tym, że jako społeczeństwo, jako rodzina, jako państwo jesteśmy odpowiedzialni za każde życie. Coraz częściej słyszymy różnego rodzaju hasła brzmiące wolna aborcja, wolna szkoła, moje ciało. Na zakończenie chciałbym poprosić panią o odpowiedź na takie pytanie, a mianowicie społeczne konsekwencje decyzji, wolnego wyboru, bo mówimy, że społeczeństwo ma starać się, ma się opiekować, ma się troszczyć, natomiast wydaje się, że gdy spoglądamy na te marsze, często mówimy, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, a jednak uświadamiamy, że aborcja ma konsekwencje społeczne, nie tylko dla danej osoby, dla jej najbliższych, dla rodziny, ale też dla całego społeczeństwa. Będę wdzięczny za takie poszerzenie tego dzisiejszego naszego tematu o te kwestie. Decyzja osobista, indywidualna, a jej społeczne skutki. Tak. Muszę powiedzieć, że nikt z nas nie jest bezludną wyspą, że wszyscy żyjemy w społeczeństwie, w rodzinie, we wspólnotach, w szkole, w pracy i tak dalej. I nasze indywidualne decyzje bardzo często wywierają wpływ na, nie tylko na najbliższe nasze otoczenie, ale na szerszy krąg. Czyli to nasze oddziaływanie. Muszę powiedzieć, że bardzo często mamy wręcz do czynienia z czymś, co można nazwać śnieżną kulą. Że początkowo mała kulka zachowań pozytywnych, ale także zachowań negatywnych, może spowodować bardzo wielki zamęt, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Czyli zobaczmy, jedna osoba, która przeżywa bardzo głębokie nawrócenie, takie jak Natanson, czy takie jak mieliśmy do czynienia w filmie Nieplanowane, kiedy zobaczyła to dziecko, że ono cierpi, zobaczyła, że ono się boi, przeżywa tak głębokie nawrócenie i ten jeden film zmienia postawy tysięcy ludzi na całym świecie. Film, który wywołuje ogromny sprzeciw, który wywołuje ogromne oskarżenia o to, że to nieprawda, że dziecko nie cierpi. Cierpi dziecko. I mówienie prawdy, nawet tak jak pani wspomniała tutaj w szkole, tak naprawdę może zaowocować jakimś wielkim dobrem, nawet nie wiemy kiedy. To, że gdy spojrzymy od strony ducha, że pomodlimy się za tych ludzi. To, że się przez cały listopad modlimy także za tych, którzy wyszli na ulicę. Że modlimy się za cały nasz, nie tylko kraj, nie tylko nasz naród, ale za cały świat, jest jakaś nasza wspólna odpowiedzialność. Jest nasza wspólna odpowiedzialność, która spoczywa na nas wszystkich. Każdy z nas odpowie przede wszystkim za miłość. Każdy z nas odpowie za miłość. Jak warto zatroszczyć się, żebyśmy jednak mieli więcej nadziei, więcej radości w budowaniu tej miłości.
i przede wszystkim, żebyśmy się nigdy nie zniechęcali. Żebyśmy tymi pozornymi zwycięstwami zła nie zniechęcali się. Tak naprawdę to jest taki bardzo głęboki apel o zapał, o radość, o wiarę w to, że jednak to dobro zwycięży, nawet jeżeli wydaje się wszystko przegrane. I może już na samo zakończenie chciałabym nawiązać do jednej z piękniejszych postaci, czyli do Stanisławy Leszczyńskiej. Mamy obóz koncentracyjny, mamy położną, która z narażeniem swojego własnego życia ratuje 3000 dzieci, przyjmując poród jako położna w obozie koncentracyjnym. Jak bardzo warto sięgać do takich postaci, skoro były w historii naszej osoby, które potrafiły z narażeniem własnego życia tyle tysięcy razy powiedzieć nie cywilizacji śmierci. Pani profesor, bardzo gorąco dziękuję za przywołanie postaci Stanisławy Leszczyńskiej, za przywołanie filmu Nieplanowane. Tam mamy ukazany obraz aborcji, jak dziecko ucieka, jak się boi, czując zagrożenie życia. Natomiast gdy pomyślimy o narodzinach, to dziecko nie ucieka. Dziecko chce na świat, niezależnie czy jest w 100% zdrowe, czy jest chore, biegnie z łona matki, by się narodzić, a tutaj przed aborterem ucieka, bo czuje morderstwo, czuje zabójstwo, zagrożenie swojego życia. Profesor UKSW, doktor habilitowany Maria Ryś, psycholog rodziny, naszym Państwa gościem. Dziękuję Pani Profesor. Dziękuję bardzo, życząc zapału, życząc energii i życząc wielkiego zaufania, Bożą opatrzność. Bardzo gorąco dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.